Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z pachnącym holem woskowym i będzie też jeden kominek. I poprzednio używałam tych kominków z Yankee Candle i teraz zobaczyłam, że na kosmetykach pojawiły się też inne kominki. I ten jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Zobaczcie, jaki ładny kominek. Tu ma takie serca i one są dziurkowane, więc myślę, że to będzie rzucać taki ładny cień na ścianę, że będzie to fajnie wyglądało. I tutaj jest taki matowy, szorstki, a tu jest no, taki porcelanowy, jakby powiedzmy. Nie jest tu napisane, czy to jest jakaś marka. Widzę, że to jest chyba z Niemiec. Będziecie mieć linki do wszystkiego pod spodem, więc zobaczymy, jak taki kominek się sprawdzi. Odłożę go tutaj, żeby go nie potłuc. I mam naprawdę sporo tutaj zapachów. I będzie dużo zapachów jesienno-zimowo, takich już świątecznych. Bo Yankee Candle wypuściło sporo takich już zapachów typowo świątecznych. Tak? Takich pewnie limitowanych. Więc zamówiłam te wszystkie zapachy, żeby Wam pokazać. Ale nie tylko będą zapachy świąteczne. Muszę tutaj to rozwalić. Ja Wam powiem, że ja lubię wszystkie te zapachy. Po prostu dla mnie te woski, te świeczki pachną tak genialnie, że no nie mogę. I słuchajcie, pierwszy zapach to jest Yankee Candle Christmas Eve. I jest czerwony i ma tutaj takiego świętego Mikołaja. Mają bardzo ładną też szatę graficzną. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z ostrością. Nie, jest ok. I to pachnie... No to pachnie jak święta, bo to pachnie trochę cynamonem, trochę jakimiś przyprawami, trochę czymś takim słodkim, jakby ciastem. Ale to jest taki bardzo nieoczywisty zapach. Powiem Wam, że nie umiem Wam jednoznacznie powiedzieć, czym to pachnie. Czymś słodkim, cynamonowym i trochę owocowym. Drugi zapach jest zielony, Bundle Up. I on ma tutaj... W ogóle mają fajną taką szatę graficzną z takich jakby vintage, nie wiem, pocztówek czy jakichś obrazków świątecznych. Tutaj mamy akurat takie bawiące się dzieci. I to pachnie choinką, to pachnie lasem, drewnem, choinką, ale nie taką, wiecie, chamską taką choinką, jak nie wiem, do kibla, czy taki odświeżacz do samochodu, tylko to pachnie trochę jak męskie perfumy, a trochę jak drewno, trochę jak choinka. Też bardzo ładny zapach. Następny, czerwony, nie wiem, czy to jest seria świąteczna, czy nie, Cozy by the Fire. Czerwony wosk, też z Yankee Candle. I on pachnie, one wszystkie mają trochę jakby taką nutę perfum, takich męskich perfum. Fajnie, że nie są takie, wiecie co, oklepane, takie... Ja nie lubię tych wszystkich zapachów typu cynamon, pomarańcza, bo nie przepadam za tym. One właśnie pachną tak niejednoznacznie, ale no kojarzy mi się to jakoś tak świątecznie. Wiem, że to był słaby opis, ale tego nie umiem Wam powiedzieć już kompletnie, czym to pachnie. Następny to jest Cherries on Snow, czyli mamy wisienki na śniegu. I to pachnie dla mnie po prostu jak, nie wiem, taki lizak wiśniowy, jakiś cukierek wiśniowy. Też trochę z taką może nutą czegoś takiego gorzkiego, takich właśnie perfum męskich, wody kolońskiej, może trochę drewna, ale generalnie wiśniowy zapach. Jeżeli lubicie wiśniowe zapachy, to będzie Wam się podobało. Teraz mamy dwa tutaj białe woski. Jeden to jest Snow in Love. I tu mamy takie serca na śniegu, na etykiecie. I to pachnie trochę jak perfumy, a trochę jak pranie. Trochę jak taki, nie wiem, świeży, wysprzątany, czysty dom. Ja bym tak określiła ten zapach. Tak, nie jest owocowy, nie jest
nie pachnie przyprawami, tylko taką świeżością, czystością. I tutaj mamy Winter Glow, też drugi biały, biały wosk. O, też ma fajną etykietę. I ten pachnie trochę jak jest taki zapach prześcieradła czy czystej pościeli. Z Kringle albo z Yankee Candle, nie pamiętam. I on trochę w tym typie pachnie. Tak, bardzo przyjemny zapach. I teraz, czy ja mam tutaj jeszcze, bo mam część tych, chcę najpierw Wam pokazać te świąteczne zapachy. Tak, tu mam jeszcze dwa białe woski z Yankee i ten to jest Sparkling Snow. Błyszczący, błyszczący śnieg. I błyszczący śnieg pachnie zdecydowanie choinkami w połączeniu z takim praniem i perfumami. Zabijecie mnie za te opisy. Ale tak właśnie to dla mnie pachnie. Trochę jak choinka z proszkiem do prania. Ciekawy ten zapach. Taki bardzo dziwny, ale o dziwo mi się podoba. Nie zawsze, a powiem Wam, że jestem wybredna, jeżeli chodzi o te zapachy Yankee. I nie wszystkie mi pasują. Natomiast tutaj jak na razie z tej kolekcji świątecznej wszystko mi się podoba. Czy mam tu jeszcze jeden? Tak, jeszcze tu mamy Season of Peace. On jest bardzo, bardzo zbliżony do tego Sparkling Snow. Tylko ten bardziej pachnie choinkowo, a ten tak świeżo. Ale bardzo zbliżone są te zapachy. I tu mam Christmas Cookie. I on jest troszkę taki, troszkę waniliowy. Trochę to pachnie jak olejek do ciasta. Chyba tak, z tym mi się kojarzy. Zdecydowanie taki słodki zapach, no ale czego się spodziewać po Christmas Cookie innego. Mam jeszcze dwa... No i to by było z takich świątecznych zapachów wszystko. Tutaj mam dwa takie moje ulubione zapachy z Yankee, które sprawiają mi, sprawiają, że kiedy je palę i kiedy je wącham, mam dobry humor. I to jest Wild Fig. Ja w ogóle... Już miałam i ten wosk, i małą świeczkę, i taką małą, tą stojącą świeczkę, i małą świeczkę w słoiczku. Uwielbiam ten zapach, on jest fenomenalny. Ja w ogóle uwielbiam figi w perfumach, w kosmetykach, wszelkie nuty figowe. Jeżeli znacie jakieś fajne perfumy z nutą fig, to mi podpowiedzcie, żebym powąchała. No, czadowy jest ten zapach, naprawdę. Bardzo, bardzo fajny. Nie jest taki przesłodzony. Po prostu mogę teraz siedzieć i wąchać. A drugi to jest White Gardenia, czyli biała gardenia. To też są kwiaty, które fajnie mi się kojarzą. Mam z nimi dobre wspomnienia i lubię ten zapach. A ten wosk pachnie naprawdę, naprawdę jak gardenie. Tak. Więc jeżeli lubicie zapach gardenii, to bardzo Wam polecam. Tutaj może... No, jak jesteśmy w klimatach kwiatowych, to wybrałam jeszcze takie trzy świeże zapachy. I powiem Wam, że zdecydowanie wolę te woski Kringle, jeżeli chodzi o opakowanie, ponieważ można je fajnie przechowywać, bo to jak połamiemy i zostawimy w tym plastiku, to się sypie, brudzi. Nie jest to zbyt praktyczne w przechowywaniu później. Natomiast te są super. I moim zdaniem są bardziej intensywne te zapachy. I tutaj wybrałam trzy zapachy kwiatowe. Jeżeli lubicie zapachy kwiatowe we wnętrzu i jeżeli lubicie te kwiaty, to zamówcie te woski, bo będą Wam się podobać. To jest konwalia. I ta konwalia pachnie naprawdę jak taki bukiecik konwalii kupiony w maju i postawiony na stole, więc jak już minie nam ten klimat świąteczny, zimowy i będziemy tęsknić za wiosną, to będziemy palić ten wosk, bo jest fenomenalny, jest taki intensywny i naprawdę pachnie. To nie jest chemia, to nie jest coś zbliżonego, to nie jest coś w typie konwali, tylko to pachnie jak konwalie. Tutaj mamy coś takiego, to jest mieszanka różnych kwiatów. Ale też uwielbiam ten zapach, też już miałam chyba ze dwa takie woski. O, tak on wygląda. I to jest takie właśnie... Jak kwiaty w ogrodzie, trochę różany, trochę
trochę słodki, ale bardzo, bardzo też fajny zapach. I trzeci mój ulubiony zapach z serii kwiatowej to jest Sweet Pea, czyli słodki groszek. On trochę jest w typie, no, no ładnie zrób zbliżenie, ładnie zrób aparacie, o. On jest trochę w typie, też jest chyba Sweet Pea z Bath & Body. I on pachnie tak samo, tylko że dużo bardziej intensywnie, bo tamten jest taki mało wyczuwalny zapach. Jest taki zapach do kontaktu z Bath & Body, o zapachu właśnie Sweet Pea. Jeżeli go lubicie i chcecie coś intensywniejszego niż te takie pluginy do kontaktu, to zamówcie ten wosk, bo jest genialny, rewelacyjny. I mamy jeszcze zapach White Pumpkin, czyli biała dynia z tej serii takiej, no jesiennej pewnie. I ta biała dynia dla mnie pachnie trochę jak Pumpkin Spice Latte. Też w połączeniu z jakimiś może męskimi perfumami, z jakimś drewnem. Fajny zapach. Byłam ciekawa, jak to będzie pachnieć. Ale podoba mi się ten zapach. O. I tutaj jeszcze mam Gilt Apple. Nie wiem, co to znaczy Gilt Apple. Może jakieś prażone, pieczone, nie wiem. Nie wiem, jakie to jest jabłko. A może to jest... Nie, nie wiem, co to znaczy. Nie będę wymyślać. Ale to fajnie pachnie, bo to w ogóle nie pachnie jabłkiem. A może trochę, ale... Nie, nie umiem powiedzieć, czym to pachnie. No taki nieoczywisty zapach, ale taki bardzo elegancki. Nie wiem, kojarzy mi się z takim ekskluzywnym butikiem. Bardzo fajny zapach. I Lemon Rind. Ostatni zapach, jaki mam Wam do pokazania. Fokus. O, proszę, jak mu śpiewam, to się fokusuje. Ale fajnie, słuchajcie, to pachnie cytrynowo, ale to pachnie jak landrynki cytrynowe. Ale takie dobre, nie takie chemiczne, tylko takie fajne. Mega. Mega fajnie, taki orzeźwiający zapach. No, bardzo, bardzo fajny. Także, już nie przedłużam, bo się rozgadałam. Wiecie, że jestem zapachowcem i lubię zapachy i lubię, jak ładnie pachnie i w domu, i nie wiem, i kosmetyki, i perfumy, i wszystko. Także ja tutaj o zapachach mogłam mówić, mówić i mówić. Więc pokazałam Wam kilka takich moich sprawdzonych zapachów, kilka nowych, no i tą kolekcję świąteczną, więc jeżeli macie ochotę coś sobie zamówić, to linki i nazwy, i opisy, i wszystko będzie jak zwykle na dole. Ja już uciekam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, buziaki.